Serdecznie witam Państwa na drugiej części koncertu. Na początku chciałam troszeczkę przybliżyć postaci wykonawców, ponieważ niektórzy z Państwa pytali się, nic nie ma w programach na ten temat. Jako pierwszą przedstawię Panią Annę Jagielską. Pani Anna Jagielska studiowała za granicą, między innymi we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji. Od lat jest zafascynowana folklorem Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej i w tym kierunku również specjalizowała się, studiując. Obecnie współpracuje z wieloma zespołami kameralnymi, które grają muzykę dawną. Zajmuje się też działalnością dydaktyczną, prowadzi różnego rodzaju warsztaty. Pani Izabela Czajkowska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Warszawie. Flecistka, jak Państwo zobaczą za chwileczkę. Współpracuje z różnymi zespołami, tak jak większość pozostałych wykonawców. Michał Pindakiewicz na stałe współpracuje z trio Arche jako gitarzysta. Paweł Rybkowski oraz pan Jerzy Cembrzyński na co dzień są muzykami Filharmonii Narodowej. W drugiej części usłyszą Państwo utwory do słów Garcji Lorki, między innymi Gitara, Czyżbyż ręce moje mogły. Następnie jeden utwór do poezji Ernesta Bryla, Ballada o łące. Potem dwa utwory Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Marina oraz Na balkonie. Następnie utwór do poezji Ernesta Bryla, Maj. Oraz na koniec dwa utwory do słów Garcji Lorki, Księżyc wschodzący oraz Duszo przybierz kolor miłości. Zapraszamy wykonawców na scenę i prosimy o gorące oklaski. Gitary słychać, poranek burzy się w kielicho. Zaczęła płakać nam gitara, próżno uciszyć ją się stara. Zapłakała monotonna, jak woda pełna goryczy. Zapłakała jak wiatr po śnieżycy. Nie można jej, nie można uciszyć jej niczym. Nie można uciszyć jej niczym. Nie można jej, nie można.
można uciszyć jej niczym. O gitaro, serce pięcioma szpadami przebite.
nas, dziewczyno. Szedłem jak przez łąkę. I tacy sobie byliśmy wzajemni, że wokół się czyniło ciszej, miękcej, ciemniej. Nagle ona krzyknęła całym ciepłym ciałem. Zatrzepotała niby ptak skrzydłami, noc otworzyła swe pąki nad nami, nad nami. Dziewczyna uleciała, za nią ja leciałem. Troszeczkę zdyszani, ale myślący już o locie nowym. Noc nam pulsuje cicho pod plecami, zapachem potu, trawy, lewady miodowej. Noc, dziewczyno, szedłem jak przez łąkę.
zacisnął płatki. Najciszej i jak najtajniej i małe morskie koniki śpią w czarnej głębokiej, śpią w czarnej głębokiej stajni. Wznoszą się fale jak tysiąc ust do księżyca. Woda ma barwę młodego, zieleniącego księżyca. Twoje usta są teraz nocne i blade jak usta księża. Oczy masz srebrne i mocne, a włosy przygładzone przez księżyc. Thank you.
ciszej, ciszej niż szept liści. A i tak wiedzą, co mają na myśli. Nawet nie dobesz swym jedwabnym lotem, nie zmąć ich wizji. Księżyc, giną wszystkie dzwony, zjawiają się wokół ścieżki niezbadane. Zjawiają się wokół ścieżki niezbadane. Księżyc może kryje ziemię i serce jest wyspą wśród nieskończoności. I serce jest wyspą wśród nieskończoności. Zjadają owoce zielone i zimne.
zielonego poranka chciałabym być sercem, sercem. Wieczorem dojrzałem chciałabym być słowikiem, słowikiem. Dusza stała się pomarańczowa, dusza przybierz kolor miłości. Dusza stała się pomarańczowa, dusza przybierz kolor miłości. Chciałabym być swoim głosem, słowikiem. Dusza stań się pomarańczowa, dusza przybierz kolor miłości. Dusza stań się pomarańczowa, dusza przybierz kolor miłości. Dusza stań się pomarańczowa, duszo, przybierz kolor miłości. Duszo, stań się pomarańczowa. Duszo, przybierz kolor miłości. Duszo, przybierz kolor miłości. Serdecznie dziękujemy wykonawcom. Wystąpili przed Państwem pani Anna Jagielska, sopran. Pan Paweł Rybkowski, skrzypce. Pani Izabela Czajkowska, flet. Pan Michał Pindakiewicz, gitara klasyczna. Oraz pan Jerzy Cembrzyński, kontrabas. Jak również kierownictwo artystyczne, aranżacje pieśni saferdyjskich oraz muzyki do poezji hiszpańskich i polskich poetów. A zapowiadała pani Ewa Turzyńska.